Budynek zaprojektowany między 1536 i 1545 rokiem, w czasie reorganizacji Placu Świętego Marka. Budynek się nazywa Marciniana, miętowy. Jedno i drugie, to znaczy nie wiem, która nazwa jest użyta, ale fajnie, fajnie to usłyszeć. Wygląd jest całkiem nowoczesny, pewnie dlatego był używany, pełnił funkcję do 1870 roku. Ogród Królewski powstał decyzją Napoleona w 1807 roku. W 2014 roku został udostępniony publiczności. Fajne wysokie trawy stanowią bambusy. Naturalną ścianę przed światem zewnętrznym. Most zwodzony z ogrodu do pałacu. Aleja z pergolami. Teraz mam porównanie. Ten ogród nawet nie leży przy ogrodzie botanicznym Astylii. No, klasyczny budynek z 1518 roku. Napoleoński. Należy do ogrodów napoleońskich. O, tak to było napisane. Hotel Europa. Tu trzeba było się zatrzymać. Wenecjanin się męczy na swojej galerze, a ja dopłynąłem do mojego kolejnego punktu przeznaczenia. Na tramwaju weneckim. A mam zamiar obejrzeć tą oto budowlę. Cappello della Salute. Świątynia wybudowana w podzięce za ocalenie. 1/3 Wenecjan zginęła podczas zarazy czarnej ospy. Przy okazji te motorówki to są taksówki weneckie. Styl bardzo włoski. Tak mi się wydaje. Zawsze mi się kojarzyły z południowymi odlotami tego typu sprzęty. Sąsiednia wyspa od wyspy Placu Świętego Marka jest już spokojniejsza. Przynajmniej takie jest moje pierwsze wrażenie. Co to za okręt? Czyżby kopia weneckiego transportowca?
Też mi się wydaje, że te cegły to ulegają erozji i są trzaskane szturmami. Tu jest ładny kanał, to znaczy balkony są ładne. I łodzie. Mam to desaluta obejść dookoła jakoś ładnie, ale się nie udaje. Wszystko jest bardzo ściśle zabudowane. Pozostaje mi przejście tą wąską uliczką. Domy. Dzielnica mieszkalna. To jest właśnie mój punkt docelowy. Plac. Domy mieszkalne. Dobre miejsce. Wrócę tu. Ta gondola stoi tak blisko nabrzeża, że się zastanawiałem, czy ma jakieś odbijacze, ale ma. Takie malutkie. Jest zrobione ze szlaucha, z przewodu gumowego. Bazylika ma kształt sześciokątny. Tutaj się zachował ołtarz przedsoborowy. Główny ołtarz. Tron papieski. Chrzcielnica. Odwiedzenie muzeum. Mogę iść w dalszą drogę. Fajnie byłoby znaleźć coś do jedzenia. Wiatr się zrywa, ale jest wciąż ciepło. Weneckie pogotowie. Chłopaki się zbuntowali, nie pozwolili się nagrywać. I jadą dalej. Wenecja podobno się wyludnia. Zamienia się w jeden wielki hotel. Osobiście nie lubię tego kształtu motorówek,
ale pamiętam w jakimś klubie, chyba pod twierdzą Wisłouście, widziałem coś takiego. Może jeszcze w Pucku? Ludziom się to podoba. Mi nie. Z jakimiś latami 20-30 mi się to kojarzy. Fajne, takie bizantyjskie klimaty. Ach, tu jest most uniwersytecki, z którego podobno najpiękniejszy widok na Wenecję. W Wenecji się rozpościera. Widok z mostu akademickiego. To są takie fajne dzwonnice południowe. Bardziej mi się to one kojarzą z dzwonnicami w Hiszpanii. Dzień powoli dobiega końca. Jeszcze mam coś do zrobienia, ale zrobiłem się głodny. Czas jest na jakiś mały lunch. Jeszcze jutro jest dzień. Także będę mógł, już nie za bardzo, ale przynajmniej trochę zaszaleć. Na razie obiad, a potem jeszcze będę walczył. Piękna słoneczna pogoda. Co prawda większość czasu spędziłem w muzeum dzisiaj. No ale... ale tu przynajmniej było intensywnie. Na razie to jest to, co chcę i mogę robić.
konsulat Szwajcarii. Fajnie się urządzili. Most akademicki. Już słońce zachodzi. No ale jeszcze spróbuję coś zawalczyć. Już słońce zachodzi, wieczór. Spokojna uliczka boczna. Turystów tu nie ma. Kawałek placyku, który zbiera wodę. Woda poniżej jest filtrowana przez piachy. A z tej studni wydobywali wodę do picia. Już nie teraz, ale studnie zostały. Kiedyś to nie mogłoby być możliwe. Okiennice się zamykają. Wieczór. Pranie się suszy. Chłopcy grają w piłkę. Lokalne podwórze. Turyści się gromadzą wzdłuż wybrzeża. Ale w środku lądu już nikogo. Lokalna kapliczka. Koniec uliczki. Całkiem prywatny kanał. Cała zabudowa dosłownie dotyka wody. Cisza. Nikogo. Ciekawe. Maszt telewizyjny, wysoki, wśród tych budynków. I znowu całkiem lokalne podwórze. Włochy. Ciekawy widok, wystarczy trochę zadrzeć głowę. Figura na rogu. I data. Próby dekoracji. Metody zabezpieczania domów przed powodzią. Tak, zupełnie tak samo jak w Anglii przed powodziami, ale to z drugiej strony koliduje w jakiś sposób z tym, co powiedziałem o gromadzeniu wody i studniach. No to ciekawe. Ten dom pewnie jest przez turystów, że jest zamknięty, nikt tu nie mieszka, to jest przeznaczone dla turystów. Powoli zapada wzrok, zmrok. Teraz idę niskim tunelem. Góry widać drewniane belki. Ale to jeszcze nic. Ponad belkami słyszałem, jak ktoś przesuwa krzesło. Wenecja. Mieszkanie. Tuż nad bramą, to pewnie oni suwali te krzesła. Trochę się spóźniłem, ale jeszcze fale widać. Tak fale od szybkich łodzi załatwiają Wenecję.
tym domu już prawie już na parterze nikomu się nie chce mieszkać. Jeszcze piętro jest używane. Szczerze powiem, to zapierdzielają po tej wodzie. Jest godzina 5:30 nowego czasu, czyli 6:30 wczorajszego. Już jest ciemno. Zmierzch nawigacyjny, księżyc dobrze widać. W wodzie jeszcze pływają jak szalone. Chłód bije od wiatru. Dzień się kończy, noc się zaczyna. Staram się korzystać maksymalnie z mojego pobytu trzydniowego w Wenecji. I właśnie sobie zamówiłem lody weneckie. Szedłem daleko. Myślałem, że jestem bardzo daleko od mojego miejsca przeznaczenia. A tu nagle odkryłem jakby znajomy widok. Po prostu nie wiem, jak to zrobiłem. Nie wiem. Jest ciekawa brama. Buonasera. Kościół jest tak obudowany domami, że praktycznie trudno rozpoznać, że tutaj jest kościół.